Niedziela 12 września, rozpoczynamy analizę weekendową spółek z indeksu WIG20, tu oczywiście w kolejności alfabetycznej. I tak na początek spółka Allegro, która w tym tygodniu wykonała dość wyraźny ruch w dół, a zatem wszystko wskazuje na to, że po wykonaniu układu korekcyjnego do zakresu overbalansu i do strefy oporu, po pierwszym swingu w dół mieliśmy korektę i teraz no, rozpoczynamy ruch, który docelowo no, należałoby zakładać, że doprowadzi nas na nowe dołki, a jedynie obrona okolic 53, czyli tutaj strefy na koronę, to właściwie 52, może to jeszcze, że tak powiem, odmienić, ale na razie należałoby zakładać, że spółka Allegro będzie kontynuowała swoje spadki na nowe dołki. Patrząc na układ dzienny, widzimy wyraźnie, że po tym ruchu, który okazał się jednak korektą, tutaj mamy w tej chwili falę pierwszą, drugą, obecnie jesteśmy w fali trzeciej. Na razie nie widać końca, więc najprawdopodobniej będziemy atakowali w tej fali trzeciej ten dołek tutaj, jaki miał miejsce na poziomie około 62 zł. No i tak jak mówiłem już w poprzednim, przy wykresie tygodniowym, no, jest spora droga jak na impuls, ale pamiętajmy, że jeżeli mówimy tutaj o zejściu nawet na nowe dołki, to rynek zejdzie nam impulsem, a w tym dużym wymiarze no to mamy co najmniej falę pierwszą, drugą i obecnie jesteśmy w trzeciej fali. Także ta trzecia niekoniecznie, nawet jeżeli tutaj nastąpi jakieś zatrzymanie na poziomie tego dołka, tworzy się nam jakaś świeca wzrostowa w ramach fali czwartej i będzie kolejna, czyli cały tutaj swing będzie piątką, nawet tu gdzieś się zakończy, no to i tak się może wpisywać znacznie większy swing. Także no tutaj na tę chwilę na razie patrzymy w dół i nie widzimy okazji do ewentualnego kupna. Kolejna spółka to CD Projekt. Na CD Projekcie po silnym ubiegłym tygodniu w tej chwili takie no wyczekanie, czyli malutkie osunięcie w postaci czarnej szpulki. Tutaj cały czas pamiętamy, że rynek poszedł do góry trójką, zszedł delikatnie w dół, spróbował zrobić, wybić nam szczyt, nie zrobił, podwójny szczyt i rynek znowu osuwa się. Teraz poszedł rynek do góry, ale na co tu zwrócił uwagę? Bardzo duży skokowo wzrost obrotu na tej świecy wzrostowej, a więc to no, no nie jest zachęcające. Oczywiście są przypadki, gdzie na takich białych świecach ten start jest i potem rynek pójdzie do góry i będzie w późniejszej fazie korygował tutaj do tych rejonów, ale najczęściej taki układ z taką świecą i dość wyraźnym górnym cieniem na skokowo większym obrocie to jest takie no markowanie popytu, a to oznaczałoby, że zgodnie z panującym trendem no zejdziemy na niższe poziomy. Tu pamiętamy, że ten poziom taki kolejny docelowy to są okolice 120 złotych, 125. Ta strefa tutaj wsparcia jest tą strefą przyciągającą w tej chwili. Patrząc na wykres CD Projektu od strony dziennej, no to widzimy, że zakres overbalansu nie został tutaj w tym spadku jak gdyby osiągnięty, a to co w tej chwili się tutaj tworzy, to ma możliwość bycia takim układem korekcyjnym po tym wzroście. Tu widzimy obrona tego początku, obrona tej luki cenowej, a więc rynek może chcieć iść do góry, ale tak jak już wspominałem w tym w opisie tygodniowym, w analizie tego wykresu tygodniowego, no tutaj nawet jeżeli utworzyłby się nawet tam kolejny szczyt, a byłby on tylko zbliżony tutaj do poziomu około 197-198, czyli zakresu tego overbalansu, to i tak nie zmieni tego spojrzenia tygodniowego. Tu aby myśleć o nazwijmy to jakimś mocniejszym wzroście, no to potrzebujemy zdecydowanego wybicia tej linii trendu. Wówczas wiązałoby się to również z zdecydowanym wybiciem overbalansu, no i wówczas niewątpliwie byłaby możliwość
pójścia nawet i w rejony 235 zł, ale na tą chwilę to tak to, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, zachęcające do takiego spojrzenia, tym bardziej, że no jesteśmy w średnio i długoterminowym trendzie spadkowym. I tutaj naprawdę potrzeba nam jakichś większych symptomów, aby móc myśleć o wzrostach. Jest tutaj, jak widzimy z wykresu dziennego, ta szansa, ponieważ ten cały skumulowany obrót na wykresie tygodniowym, o którym mówiłem, że no bardzo często jest taką markowaniem popytu, no to tutaj ma na wykresie dziennym pewnego rodzaju uzasadnienia, a mianowicie, że mamy lukę i ten skokowy wzrost obrotu przyłożył się na tą świecę, więc może to być luka startowa, ale tak jak powiedziałem, no przede wszystkim w tym momencie musielibyśmy wybić tutaj ten ostatni szczyt, linię trendu, zakres overbalansu. Kolejna spółka to Dino. Na Dino następna biała świeca, zarówno w cenach zamknięcia, jak i w cenach maksymalnych nowy szczyt, ale tak na co zwracałem uwagę już wcześniej, że po tej korekcie mamy tutaj do czynienia z no nazwijmy to z takim układem, gdzie po fali pierwszej mamy falę drugą, następnie tutaj albo pierwsza, druga, trzecia, na pinbarze czwarta i piąta, koniec trzeciej dużej, albo mamy falę pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą i piątą. Także tutaj jest de facto pewnego rodzaju, w cudzysłowie, zagrożenie, że kończy nam się tutaj impuls rozpoczęty na poziomie 236 zł. Że tutaj może się kończyć impuls, ale to, że może, to nie znaczy, że na pewno się kończy i tu jak na razie widzimy, nie mamy takiego objawu, który mógłby świadczyć właśnie o tym zakończeniu. Patrząc teraz na wykres dzienny, widzimy po odejściu do zakresu overbalansu, wychodzimy do góry, no i tutaj widzimy jak gdyby pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli koniec trzeciej, czwarta i piąta. Jest możliwość zakończenia całego swingu, który układa się nam też taki ala taki clean. No jeżeli doszłoby teraz do wybicia, zejścia poniżej tej świecy pinbarowej, będziemy mieli zaczątek podwójnego szczytu, a to oznaczałoby schodzenie dalej, że tak powiem, w dół. Tutaj, jeżeli spojrzymy na ten wykres, tak nazwijmy całościowo, no to widzimy po fali pierwszej, mamy falę drugą, potem falę pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, zakończenie, czwarta i piąta. Więc tu jest możliwość zakończenia całego swingu wzrostowego, tak jak już to zauważyłem i jak to wskazałem właściwie na wykresie tygodniowym. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM-ie w tym ten tydzień jak gdyby nie przyniósł nam żadnej zmiany. Dalej mamy to, co najczęściej się zdarza po utworzeniu formacji harami, że przejście w taką ala konsolidację. I teraz można zadawać sobie pytanie, bo z szerokiej perspektywy mamy układ korekty, nie wybijający ostatniego dołka. Jak najbardziej zachowana jest możliwość, aby zgodnie z panującym tutaj trendem iść na nowe szczyty, ale do tego potrzeba trochę wysiłku ze strony popytu. Przede wszystkim na początek wybicia poziomu 199,90, a więc no powiedzmy 200 zł. Czy tak będzie? Spójrzmy na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym po zejściu tutaj na dół mamy układ, który ten tutaj przypomina nam pewną piątkę. Teraz zejście korektą, no i rynek ruszył do góry. Pytanie teraz za 100 punktów i odpowiedź najprawdopodobniej na początku zaraz nowego tygodnia. Wyraźny wzrost obrotu przy dojściu do strefy oporu. Jeżeli tą strefę oporu tutaj wynikającą z tego, nazwijmy szczytu, tak? Wynikającą z tego szczytu, jeżeli tą strefę oporu wybijemy, no to najprawdopodobniej mamy kontynuację i w tym momencie idziemy najpierw na 195, a i będzie to też możliwość, że tak powiem, rozbudowania większego ruchu wybijającego właśnie te wspomniane wcześniej 200 zł. Natomiast jeżeli nie nastąpi wybicie tego szczytu, no to tutaj będzie najprawdopodobniej zachęta do tego, aby kontynuować ten taki średnioterminowy
nazwijmy przeciągoterminowe, no ale wiadomo o co chodzi, tutaj trend spadkowy. Kolejna spółka PKO SA. Na PKO SA mamy po, jak tutaj się przyjrzymy, można powiedzieć, że PKO SA i to niestety w złym miejscu, ale no trudno, tak to jest, nie zawsze rynek jest czytelny do końca we wszystkich, że tak powiem, aspektach, ale jeżeli przyjrzymy się tutaj temu całemu ruchowi wzrostowemu, no to możemy faktycznie dopatrzyć się układu, gdzie mamy jakiś impuls pełen, ale impuls pełen tak naprawdę tutaj po tej korekcie, bo moim zdaniem nie pasuje tutaj, żeby to była pierwsza, druga, czy pierwsza do tego momentu, tutaj druga, trzecia, czwarta, piąta. Bardziej spodziewałbym się pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, a więc teraz pora na czwartą od tego dołka w całym swingu i ruch jeszcze do góry. Czy tak będzie? Trudno mi powiedzieć, ale prawdą jest, że no, do tej całej perspektywy PKO SA, którym tutaj mamy całe te spadki, no tak naprawdę warto by było wyjść ponad tą strefę, co najmniej ją naruszyć, tą strefę, żeby móc myśleć, że potem po korekcie będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego w dużym terminie. Tutaj sama ta końcówka, za chwilę zobaczymy to jeszcze lepiej na wykresie dziennym, no jest niewątpliwie impulsem i teraz do tego dochodzi ta świeca czarna, czyli można powiedzieć objęcie Bessy, które no właśnie, co nam tutaj wyprodukuje, czy nam tylko wyprodukuje tej wielkości korektę, czy jednak wybijemy ten dołek i będziemy tutaj szli w dół. Tak jak już wspomniałem, Osobiście no, kierowałbym się tym, że tak jak mówiliśmy, tu mieliśmy falę pierwszą, drugą i teraz pierwsza, druga i te overbalansy, które miałem przed chwilą zaznaczone na wykresie tygodniowym, jakby dotyczyły fali, ogólnie fali trzeciej od początku tutaj, od dołka, czyli jeszcze fala czwarta i piąta. I teraz tutaj, jeżeli spojrzymy, no to widzimy wyraźnie, że po tej korekcie, no mamy tutaj no niewątpliwie impuls, tak? Falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą. Odcięcie w postaci luki. I teraz co? No właśnie, bo tu to wygląda bardzo źle, to znaczy się jest luka, tylko nie mamy potwierdzenia na tej luce, jeśli chodzi o obrót. W związku z tym jest to luka, jak to się mówi, do skasowania, do zamknięcia. Ale nie przeszkadza to w tym, aby oczywiście na tę chwilę, na najbliższe sesje, ruch korekcyjny, ruch w dół był kontynuowany, tak? Był kontynuowany. No i tu jeżeli udamy, bo na razie zatrzymaliśmy się tutaj na tej na pierwszej strefie wynikającej z tych jak gdyby takich dwóch szczytów, po wybiciu mamy cofnięcie. Z tego miejsca, gdybyśmy poszli do góry, mamy prawo iść jak najbardziej na nowe szczyty. Oczywiście są opory w postaci luki, w postaci szczytu, ale no tak to tu wygląda. Jest impuls korekta, impuls zejście do szczytu poprzedniego impulsu i można robić dalej. Tylko jeżeli tutaj przebijemy i pójdziemy dalej, to będziemy już robili co najmniej korektę tego impulsu, a po wybiciu 90 zł w średnim terminie zacznie się problem. PKN. Na PKN-ie dalej się męczymy, tu widzimy nic nie ciekawego się nam nie tworzy i w zależności od tego jak spojrzymy, tak możemy widzieć, mamy impuls, mamy korektę ABC, mamy ruch taki ala impulsowy, mamy korektę, no i teraz męczarnia przed następnym wyjściem, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że po dojściu tutaj do pewnego oporu mamy spadek, po czym korektę w postaci trzech małych białych świec i teraz może przyjść duży spadek, także no jesteśmy w kropce, ale z szerokiego rynku pamiętajmy, po korekcie był impuls i tu mamy wyraźną na razie korektę. Nic ponadto, a więc dalej zachowane szanse, zwłaszcza tutaj na tym formacji przenikania, zachowane szanse na wzrost. Teraz patrząc na wykres dzienny, no tutaj właśnie to najlepiej widać, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta jest impuls, jest A, B, C, jest korekta. W związku z tym powinniśmy iść do góry. Można się tylko zastanawiać, czy pójdziemy tutaj, nazwijmy od razu, czy jednak tu się będzie tworzyło jeszcze jakieś zejście delikatne, jakieś ruchy, nie wiem, ale no wyglądam, patrząc tutaj na ten układ, na razie patrzę jako na układ, którym
powinniśmy wybijać tą strefę oporu na 76 i iść dalej, a skoro po tym impulsie mieliśmy korektę, no to powinniśmy zakładać pójście na nowe szczyty, oczywiście z patrzeniem tu w tym momencie na strefę, ta strefa taka na koronę wypada nam, w cudzysłowie tu może ją przedłużę, o, ona wypada nam tutaj gdzieś, to jest taka silna strefa jeszcze wynikająca z historii, natomiast no, moim zdaniem istotny też jest tutaj ta strefa, bo tu widzimy podwójny szczyt na powrót do linii szyi, retest do linii szyi, ta kilkudniowa konsolidacja, czyli cena 80 zł. No jeżeli to tutaj te rejony zatrzymają, będzie fałszywa odwrócona głowa z ramionami, natomiast wybicie no, powinno nas zanieść na nowe szczyty. Pytanie teraz mówię, jak to, w jaki sposób będzie się to ewentualnie działo. Kolejna spółka to PKO SA. Tutaj widzimy taki pin bar z górnym cieniem, ale pamiętajmy, jest opór, jest cofnięcie, jest biały korpus, a więc nie czarny, więc to zawsze dodatkowo wnosi jakąś niepewność co do tego, czy jest to faktycznie taki pin bar, nazwijmy, na spadki z racji tego górnego dużego cienia, wynikającego, tak jak już wspomniałem, z dojścia do górnego ograniczenia konsolidacji, a właściwie konsolidacji, ale tutaj tego jak gdyby po roku 2018 do szczytu największej korekty, tak? I tutaj jest to, no nie mamy pewności, no i do tego nie mamy jakiegoś wzrostu obrotu na tym pinbarze, więc jeszcze tutaj byki nie są przegrane, ale niewątpliwie no pinbar na oporze no jest elementem, który, no, który wpływa w jakiś sposób negatywny. Teraz jeżeli spojrzymy na zakres tutaj tego, na to jak wygląda ten ruch, no to też możemy mieć jakiś układ tak na dobrą sprawę z zakończeniem całego impulsu tutaj od tego poziomu. Dlaczego? Bo tutaj między tymi dwoma no, można dopatrzeć się pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Skoro impuls, to nie jest korektą pędzącą, tylko impuls, korekta. Impuls, korekta i teraz mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Piąta jest najdłuższa. My zawsze pamiętamy, że najczęściej najdłuższa jest fala trzecia. Najczęściej, ale niekoniecznie zawsze. A najważniejsze jest, aby fala trzecia nie była najkrótsza. A ona w tym momencie nie jest najkrótsza, bo wtedy ta pierwsza by była najkrótsza. Więc powiedzmy sobie szczerze, że jest tu pewnego rodzaju zagrożenie, że doszło do wykończenia jakiegoś impulsu od tego miejsca. No i teraz pytanie, bo w tej chwili broni tutaj nas overbalance, ale jeżeli wybijemy w cenach zamknięcia to minimum, no to możemy się spodziewać jakiegoś mocniejszego ruchu korekcyjnego, chociażby gdzieś w ramach powiedzmy czegoś tutaj takiego, tak, takiej wielkości, że po pierwszym impulsie, fala druga, tu byliśmy i wykończyliśmy jakąś falę trzecią, pierwsza, druga, trzecia, nie wiem, czwarta pędząca, nie, ale no ogólnie, że jest wykończona fala trzecia, czwarta, wielkość tego mniej więcej ruchu spadkowego może być i jeszcze pójść piąta, także no tutaj zaczyna się problem w momencie na wykresie dziennym wybicie tego dołka, tego pinbara, to jest wejście w korektę tego całego swingu, natomiast w średnim i długim terminie problem zaczyna się po wybiciu tego minimum na 36 zł. No i tyle w temacie. Na koniec PZU, który też ma pinbara, też ma wyraźnie większy obrót, tutaj znaczy też, ale ten ma wyraźnie większy obrót. Na strefie oporu mamy tego pinbara, no opór, duży cień, to wszystko może zwiastować spadek. Teraz jeżeli się przyjrzymy, widzimy wyraźnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, a więc jak najbardziej pełen impuls i chociażby teraz układ, możliwy układ na zejście do podstawy fali czwartej niższego rzędu. No wszystko by się zgadzało przed kolejnym impulsem, ale to zapowiadałoby, że przez następnych kilka dobrych tygodni będziemy raczej w takim układzie tutaj korekty spadkowej. Jak to de facto się rozegra, zobaczymy, ale patrząc na wykres tutaj dzienny, to możemy powiedzieć, że no
widać wyraźnie jakiś wykończony, znaczy możliwość wykończenia impulsu z jednej strony, ale z drugiej strony przyjrzę się, że tu jest jakaś pewnego rodzaju trójka. Na razie mamy zejście do strefy oporu, dolne cienie, a więc jeszcze, jeżeli tylko rynek by zechciał, to jest techniczne jak najbardziej wskazanie na to, że możemy iść dalej na nowe szczyty. W związku z tym, to co najistotniejsze w jakiejś większej korekcie, to moment, czy dojdzie do wybicia 39,67, natomiast w średnim terminie, to co najistotniejsze, no to tu jest ta w tej chwili ta strefa wsparcia, czyli widzimy około 36,50. I znowu by można było powiedzieć, nazwijmy to w cudzysłowie, tyle w temacie. No jest tu duże prawdopodobieństwo możliwości kończenia fali trzeciej, czyli tutaj pierwsza, tak, druga, tutaj jakaś fala trzecia, przyszłaby jeszcze pora na tą korektę tego typu, tej wielkości. Ale tak jak już nieraz rynek potrafi zaskakiwać, no nigdzie nie jest powiedziane, że tak zawsze musi, że tak musi być, tak, bo fale to są fale, a tutaj to co najważniejsze dla mnie osobiście i to zawsze polecam, bo to jest skuteczne i działające od początku istnienia giełd. No patrzmy na wsparcia i opory, no na razie mamy zatrzymanie, dolne cienie i tu jak najbardziej jest uprawomocnione, nazwijmy granie na wzrosty na PZW, tak? Może po potwierdzeniu, ale tak jak najbardziej tak. Czy się to zrealizuje, czy nie, to jest oddzielna sprawa. Natomiast co do spadków, no powinniśmy najpierw pokonać co najmniej tutaj ten poziom tego minimum 39,67, aby móc zacząć w tej nawet krótkiej perspektywie myśleć o spadkach. I to o PZU, tak jako ostatnia spółka, czyli to by był koniec, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.